Ani drzazgi się będzie nazywać miska. Miska. Miska główna. Bartolomiu ukrył się gdzieś w drzazgach tutaj w obserwatorium. Będzie się działa akcja, także to jest miejsce ostateczne prawie, że. Co gra mi powie, co na to odpowie mi dziś. A ja? A dokładnie... O, oni już gadają o misji, bardzo dobrze. Ale chciałam tu wyjaśnić coś. Liniowiec. Santa Isabel. No to proste. Chciałam wyjaśnić, co Edward ma na sobie. Edward ma na sobie ostatni strój, który udało mi się nabyć w Marks & Spencer. Jest to coś, co myślałam, że jest najmniej atrakcyjne, więc po prostu tego nie kupowałam aż do samego końca. Ale w końcu zdecydowałam się, ponieważ mam tyle kasy, że po prostu no już chyba muszę kupić wszystko, już nie mam wyboru. Bo już mi ta kasa zaczyna wypływać uszami, oczami i nosem. I muszę przyznać, że ten strój mi się najbardziej podoba. Może mam jakiś dziwny gust, ale mi się strasznie podoba ta kolorystyka po prostu, ładnie Edwardowi. Blondynowi, w tym żółto-czerwonym, czerwono-czarnym kostiumie. To jest jakby wariacja tego podstawowego asesyńskiego stroju, tylko że z dużą ilością żółtego, co akurat strasznie mi ładnie pasuje do wszystkiego tutaj. No dobrze, to koniec monologu. Prawdopodobnie trzeba będzie, no mogła się teraz popisać tymi swoimi nadludzkimi możliwościami. Jak fajna fala. No dobrze. Ale ja tu wpłynę, to on od razu mi chyba dziabnie, tak? Tak. Już mi chce dziabnąć. Problem w tym, że ja jestem szybszy. Bo mam żółtą kamizelkę od Marks No i teraz tak. Bum, 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 bum. I bum. I bum, bum, bum. Edward cały czas skręca oczywiście ładnie w prawo. Bum. No i koniec. Koniec. To są całe działania wojenne, jeśli chodzi o liniowiec. No niestety teraz... Aha, to jest to, co... Przypomniałam sobie, że zapomniałam powiedzieć. To jest to, co już zaczęło mi się właśnie powoli nudzić. Te działania okrętowe. O nie! I to teraz mam to... Coś nie lubię tutaj te opcje z banderą, ale dobrze. Jak trzeba, to trzeba. Generalnie, po... sprawieniu, że statek zamieni się w baranka na minimapie, można po prostu w niego spokojnie wjechać z rozpędu. Tylko wtedy, z tego co obliczyłam, traci się sporą część, bo ponad połowę tak naprawdę tych towarów, które można by mu po prostu zabrać. Ale teraz się nie dać. A, teraz to nie. Dobra. Zrobię tak jak po staremu, odczaiłam. Bandera. I to jest najwyższy statek na całym morzu. Znaczy ten typ statku jest najwyższy. Tamtego musiałam dziabnąć, żeby mnie nie dziabnął. I tu muszę pamiętać, że jest hak. Do góry. Jeszcze. I zniszcz. Banderasa. O. O. Nie. Dobra, to oczywiście nie będzie. Nie będę tego nagrywać. Znaczy będę to nagrywać, ale to się wytnie. To się wytnie. To nie może tak być.
Mi się takie rzeczy nie zdarzają, ale po prostu teraz nagrywam, więc oczywiście sytuacja... Ej, moment, a gdzie to żółte? Żółte zniknęło. A, to on mi chyba zaliczył, że ja go w ogóle dziabłam. Teraz mam póki co wolność. No, chyba mam zaliczone. Tylko mi statku nie podbił. La la la, la 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 la, ani drzazgi. Who's this Taurus? And what's your mind on to earn a death sentence? He's a Templar, like Rogers and Hornigold. Men cooking up schemes to use the observatory for ill purposes. For power and control. The violence you cause with this thing would be subtle but heavy. Deadly, yet leaving no mark. Does that make sense? Like, if there was a drought and people was thirsty, and one man had a large cask of water but gave a sip to none, he'd be a killer with no blood in his hands. Aye, like that. Fair enough. No dobrze. Jednym słowem, groźni przeciwnicy. Uwolnij strażników, dotrzyj na brzeg. Nic więcej nie powie. W ogóle ta pani fajnie stoi. Oj. Stoi tam, gdzie stał Adewale. E? A, ona ze mną płynie. I krzyczy podczas abordażu. No dobrze. Deep in the jungle. Deep in the jungle. Deep in the jungle. Deep in the jungle. Chyba, czy ona za mną, czy ona tam... Nie, ona za mną. Ona za mną. O, fajnie, mam kompany. Goodbye very well, goodbye very well. Dobrze, oskurowałam hoodie, czyli słodkiego chomiczka, ale w zasadzie nie chcący. Dobra, nieważne, idę. Niechcący zdarzają się różne rzeczy. Tylko tak, najpierw przygotuję sobie broń palną. Druga rzecz, sprawdzę, czy po drodze mnie czeka jakiś wielki smok wawelski albo Alduin, ale tu nie widzę. Widzę, że czerwone będzie tu. No dobrze. Tutaj były tylko krokodyle. Na szczęście. Soldiers. No powiedz, Edward, co, what do we do? Uciu, uciu. Uciu, uciu. No dobrze, trzeba ich zabić chyba. Też nie jestem pewna. Pani coś tam krzyczała. Nie. No właśnie. They brought every ounce of menace they had. Matsu, matsu. Pieniądze. Ktoś strzela. To nie były chyba fajerwerki na Sylwestra. Nie. No. A może go popytaj, tego pana na przykład. Nie wiem, czy nie widział czegoś ciekawego. Jak żyć? Zapyta się go, coś Edward. Nie.
Aha, tu będzie skakanie po palach. No nie zawsze wychodzi. Jeszcze raz. Ej, dziu. Ha, ho. Tak tylko coś... Widziałam, jakby krokodyl umierał. Ale pewna nie jestem. Albo kogoś zjadł. Zmieniła się bardzo aura. Dobrze, strefa zastrzeżona dla chomików. Z tego co widzę, bo chomik tam pokicał. Kurczę, nie gwisz, Edward, tylko może inaczej. Może weź broń i przyjrzyj się. Dobrze, tam są ludzie. Tylko tak, ja mam tam dotrzeć. Czy nie mogłabym ich dziabnąć? Bo kurczę, strasznie mi się chce. Okej, udało mi się rozprawić z tymi panami. Ja tu nie mam na mapie uwolni kogokolwiek, ale... Ale wiecie co, ja sobie sprawdzę w ogóle, czy ja przypadkiem nie miałam takiej... Aha, jest! Uwolni strzeżonych zakładników. Aha. A ciekawe, gdzie po drodze jeszcze było to... Chyba, że mam uwolnić ich na statku. Jeszcze. Mapa mi nie podpowiada za bardzo. Dobra, nie, to... W takim razie idę tam, gdzie... Gdzie mnie czekają. Gdzie czekają mnie. Gdzie ty jesteś, koleś? Piciu. Enemigo a tiro, señor. To, że już wiem, jaki błąd zrobiłam. Ale jest coś, czego nie wiem. Dlaczego skoro on przeżył, to mi go nie podkazuje jako czerwona łezka na mapie? I drugie pytanie też powstaje. Jak mam w ogóle taką opcję w miastach, uwolni zakładników i ocal piratów w zasadzie, bo potem oni zostają moimi piratami, to w momencie, kiedy poślę strzały berserka temu, któremuś ze strzelców, bo zwykle jest ich więcej niż jeden, to oni nie strzelają wtedy w tej wściekłości do zakładników w ogóle. I to mnie dziwiło, ale też dzięki temu mogłam wykorzystać ten myk przeciwko nim.
A teraz sytuacja się zmieniła. Dobrze, gdzie są kolejni? Chyba na górze. Dobra, to spadamy stąd. Zrobimy inaczej. Chyba tam, za zakrętem. I... Boże... Co by tutaj wymyślić? Dobrze. Próbuję motywu kamikadze. Będzie wyglądać tak. Nie! No i to też nie zadziałało. No to nie wiem, jak mam ich pokonać, żeby oni po prostu dali sobie siana. A nie, dobrze, zadziałało. No to jak to? Przecież oni, kurde... Przysięgłabym, że oni obaj strzelili. No to chyba nie trafili w takim razie. Boże. Aż znowu za bardzo się wczuwam w grę. To pewnie... Pewnie zupełnie proste i zupełnie nieznacząca sprawa. Dobrze. Idę dalej. I tu? All so strange. What is this? Later, Anne. I'll tell you all when this is finished. Kurna, to się rusza. Fiu-fiu. Holy Mother of God. Holy Mother of God. Akurat rzeczywiście trochę się pozmieniało z tymi kamieniami. Dobrze, idę. Stand watch here and let none follow. Przepraszam, ja temu panu przerwę, bo ja chcę się dowiedzieć... Aha, nie dowiem się. Bo nie wiem, czy mam się nastawiać, czy nie. Z tego co widzę, to nic nie widzę. Aha, ojej. Zabiłam gościa, który... Ja chyba powinnam... Nie powinnam. Dobrze, what is happening? Dobrze, teraz tu. Teraz tam w tym pierwszym. Teraz tam. Dobra, to lecimy. Koleżanko, chodź. Nie! A, to będzie jedna z tych takich śmiesznych misji. Dobra, umieraj, bo ja teraz muszę przejść. Rozpiernas. Rozpierdas. Por favor. You are dead. Nie, bo nie. And nie, wiedziałam. No dobrze. Pana zabijam i teraz... And how... Am I supposed to... Ania? Ania nie biegła ze mną. Tam coś jeszcze na dole jest. No kurczę, chyba nic innego tu nie pozostaje, tylko skakać.
Bo co ja mam zrobić? Chyba, że... Nie... Zeskok, ale nie, no tam jest przepaść. Chyba, że mam... O Jezu, mam wskoczyć na te... Nie... Ale przecież ja mam dostrzec tam. Nie, no to jest... Nie chcę. Oho! Nie! Dlaczego? Nie chcę. A, chyba coś nie tak. Muszę poczekać. O Jezu. A, dobra. Dobra. Ohohoho. Mother of God. Dobra, to teraz tak. Jestem se tu. I teraz trzeba powiedzieć Edwardowi. On niestety, nie wiem czy wie. Nie. Trzeba go rozpędzić. Ja tu widzę, że gra mi każe jakoś tak głupio trzymać kamerę. Bardzo głupio trzymać kamerę. Muszę ją trzymać bokiem. Więc teraz coś mogę zrobić dobrze. Pierwszy raz w życiu. Dobrze. Mogę się wespiąć. Albo nie. Będę mieć tego. Gulp. Ania, chyba nie. Dała siana. No dobrze. Zabójstwo Teresa. Dobrze, chwila. Jeszcze raz. Użyj czego? Użyj systemu obrony obserwatorium. But how? Dobrze. Może metodą na Hitmana. Marks and execute. Bo ja znam jedną taką długą metodę. Oni nie żyją. Nic nie robią. O Jezu. O Jezu. Edward, uważaj. Como grosso. Ojej. No chodź. No chodźcie. Kurczę, to jest... Sorry, że tak długo, ale... Kreskę bas, o Jezu. Kreskę bas, oj. Oj, kreskę bas, oj. Oj. Au! Może ja żyję, nie wierzę. Jeszcze. Zabij go! No. Ech, tak. Nie. Dawaj. Kreskę bas, ale czemu on jak atakuje? Robię kontratak, to nic. Nic. Dajesz. Bach. I Mozart. I teraz... Zabij Lorano Torresa.
to zabiję go tak po ludzku, tylko moment. Jeszcze zrobię głupią rzecz, której pewnie nie muszę, ale ponieważ jest taka sytuacja, a nie inna, to znaczy jest jakaś taka... Dobrze, nie zrobię tej rzeczy, bo chciałam poszukać ich, czy nie mają przypadkiem bomb. Dobrze. Odnotowuję problemy. Rozumiem, że gra chce, żebym zrobiła hop, hop, hop. Hop, hop. Jest taki? O, pan spadł. A przecież się nie da go zabić. Nie, nie, nie rób tego, proszę cię, Boże! Kontruj, atakuj. No, nareszcie. Dobra. Koniec, koniec. Boże. Z Edwardem koniec zaraz będzie. Jest taki, teraz spadnie ten gruby. Teraz ja tu wbiegam i co? Ja tam sięgnę? Nie! O, tam jest taki kamień, na który... Kamień? Kamień? Był kamień. Dobrze, teraz Edward jest w kropce kolejnej. Jak znowu zrobię coś głupiego, to znowu będę żałowała. Boże, on to zrobił, naprawdę. Ale co mu to da? Kurczę, przecież tu mu nic to nie da. Kurczę, tak daleko zaszłam. Dobra, jest okej. Chciałam powiedzieć, że tak daleko zaszłam i tu skłania się podstawowe sterowanie Edwardem. Dobrze. Nie, bo nie mogę nic teraz odkręcić kamery, więc nie wiem, jaka jest sytuacja. Ja mam dojść do tego dziada, którego mam z lewej. Nie! Dobrze, gra jest cudowna, ponieważ mnie wywaliła tutaj, więc dożyła. Teraz oczywiście jak stazi... Jak starzy... Zwyrodnialcy. To nie wiem, tak... Aha, bo to jest to błyszczące. Dobra, to już... Obczajam to. Rozumiem, że powinnam mieć na baszno... Nie! Więc gra, która łączy w sobie wiele innych gier, typów gry, gier, takich jak strzelanka, symulacja statku i oczywiście trójwymiarowy Tetris. Skacz. Nie będzie żadnych cięć, pokażę wszystko. Dobrze, weź. Edziu, co ty robisz? Jak się bujał. Dobrze, to... Nie, nie, tego miałeś nie robić. Wiedziałam. Teraz tak, nie bujamy się, bo to nie park rozrywki, tylko poważne sprawy. Dobrze, teraz jak zrobisz, żeby on tak ładnie jakoś... Dobrze, może go po prostu nie będę denerwowała. To jest chwila, bo tam z góry wyjdzie takie zło... Oje. Ciam, 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 ciam. Carirara, carirara, cariram. Czuję się jak rasowy Edwardobójca. O,
odczek. Idziesz. Czekasz. Jejku, co ty? O! Jakoś nie tak miało być. Tylko, że mi tu nie wyszły te takie... A, dobra, wiem jak to. One wyłażą z tych takich, co się świecą. I taką mam przynajmniej nadzieję. Dobrze, gdzieś doszłam. Nie wiem, czy mam do góry iść, czy w dół. Ale wyszłam do góry. Nie, tutaj już nie mam opcji. Nie, to ja nie rozumiem tego. Ja powinnam iść do dziada. Aha. Dobrze, to już, ja już wiem, o co chodzi. Ja powinnam iść tam. Edward, schodzimy. Z powrotem. No i dupa. Jestem w tym samym miejscu, w którym zaczynałam. Ja nie mogę do niego dojść tędy. Dobrze, znowu zaszłam tutaj, gdzie byłam wcześniej. Z tego, co widzę, to Gramio mówi, żebym zrobiła tak. Na przyszku jest ten pistolet, chociaż do tego Teresa to widzę, że nie bardzo działa. No nie, nie działa. A, dobra, tu coś lata. Nie. Może jakiś koszmarny poziom. Ale fajny, nie. Narzekam, ale tak nie jest tak. Jest ciekawie. Jest ciekawie. Ciekawe, co mi da... Kurczę, tylko jak w niego skoczę, to on jest czymś jakby takim, taką, w takiej kulce. Dobrze, wejdź na górę. Boom. A, ja mam na nim zabójstwo. Mam na nim zabójstwo, ale nie wiem, czy mi to wyjdzie. Dobra, 3, 8. Nie, nie, nie. Dobrze, jeszcze raz, przepraszam. Nie, bo chciałam sobie przyszykować ewentualnie, żeby bombą rzucić, jak już tam skoczę. Dobra, to jeszcze raz. I... Badzia! Nie, no... Brawo! Does this murder fulfill you? I'm only seeing a job done, Torres. As you'd have done with me. As we have done, I think. You have no family anymore, no friends, no future. Your losses are far greater than ours. Mam Karolinę, wysłała mi maila. But killing you rights a far greater wrong than ever I did. You honestly believe that? You would see all of mankind corralled into a neatly furnished prison, safe and sober. Yet dulled beyond reason and sapped of all spirit. Oh yeah. So I, with everything I've seen and learned in these last years, I do believe it. You wear your convictions well. They suit you. No. Torres awakened something fierce. Are we safe? With the device returned, I believe so. What do you call this place? Captain Kenway's Folly! Petsawol desu tukila. Katwenen. We will seal this place and discard the key. Until another sage appears, this door will remain locked. There were vials when I came here last. Filled with the blood of ancient men, Robert said, but they're gone now. Then it's up to us to recover them, before the Templars catch wind of this. You could join us in that cause.
I will, but only after I fix what I mangled back home. It arrived last week. Oh. I co tam? W ciąży pewnie była i... Tak zgaduję, bo jakoś tak... A nie dowiem się. Jeszcze. Uwolni... Jeden niechcący zginął w tym systemie. Użyj systemu. No to trzeba było odpowiednio tak ich jakoś tak wpychać chyba w te takie świecące. Albo tak uciekać przed nimi, żeby oni w nie wbiegali. No, to dla prawdziwych twardzielic zadania były. I co, czegoś się dowiedział, powiedz mi. Powiedz, Edward. Powiedz, nie wstydź się, powiedz. No. Nie jest pijany w ekranie ładującym, czyli... Nie jest tak źle. O nie. Ta morda znowu. I wish I could explain all the strangeness, but there isn't much time. The short of it is, you saw my beloved Juno. For a brief moment, I thought she might occupy this tender body of yours. But something went wrong. And now, she's back out there, adrift. Oh, she was magnificent. One of a race of beautiful, wonderful creatures. They created your kind. Did you know that? Your people were tools to them. That's all you have ever been. That's all you should ever be. One day soon, I hope. For the world is nearly ready for her return. Koleś, nie nadążam, spokojnie. Nie dziubaj mnie tym, nie chcę. Nie. I envy you. It was her wish that I be here to greet her. It was her experiment that made it possible for my rebirth as one of these things. Kolesia powinna się zamknąć w odosobnieniu. O, fajnie. Put the gun down! Drop it! Drop your weapon! O kurna, Borek. Check his vitals. He's bleeding fast. Check the victim. Are you okay? Can you hear me? Hello? Talk to me. You alright? Dziubnął mnie tym niebieskim.